Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Godzina 7:17:41. Spoglądam w stronę zegara. Za chwilę porozmawiamy o tych sprawach. Zresztą widać je na naszym zdjęciu, ale właśnie rzuciłem okiem na pierwszą stronę Rzeczpospolitej. Jak to jest możliwe? Uwaga, jeśli ktoś jeszcze nie widział. Jak działał Pegasus? Rzeczpospolita ujawnia. System szpiegowski, który posiadało CBA, nie mógł ingerować w zawartość telefonu. Miał zablokowany pobór zdjęć i filmów. Rzeczpospolita ustaliła, jak naprawdę działał Pegasus. Pegasus w Polsce naprawdę nazywał się inaczej. CBA nadało mu niejawną nazwę, która kojarzy się z filmami Marvela. System, który mógł włamywać się do szyfrowanych komunikatorów, to zaledwie dwa komputery ulokowane w centrali CBA w Warszawie, w najbardziej chronionym pomieszczeniu w całym budynku. Pegasus obrósł wieloma fałszywymi mitami, jak chociażby ten, że może zmieniać treści zawarte w inwigilowanym telefonie. Proszę bardzo, mitami? Ja myślałem, tak wynika z tych wszystkich wypowiedzi, którymi ekscytowały się media salonu III RP przez ostatnie miesiące, przepraszam, telefon tylko wyciszę, że to przecież jest ustalone i oczywiste, że zmieniał, że wszczepiał tam treści, których nikt nigdy nie używał. Czytamy dalej, co to zostało tutaj ustalone. System działał na zasadzie trybu read-only, czyli tylko czytać. Właśnie fałszywe mity. Ja jeszcze raz to przeczytam, proszę Państwa. To jest niesamowite. Pegasus obrósł wieloma fałszywymi mitami, jak chociażby ten, że może zmieniać treści zawarte w inwigilowanym telefonie. I dalej czytamy na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Miał zablokowaną funkcję pobierania z telefonu zdjęć i filmów z galerii jako zbyt daleko sięgające w prywatność. No zaraz, ale to przecież jeden z głównych argumentów, jaki używany był przez tych wszystkich, co tam krzyczeli, że to nie wolno. Można było tylko zobaczyć listę takich plików, ale nie można było pobrać ich na serwery. I dalej, uwaga, to w ogóle niebywałe. Sąd, który wydawał zgodę na kontrolę operacyjną, wiedział, że CBA zamierza włamać się do komunikatorów internetowych, bo takie uzasadnienie wpisywano w każdym wniosku z wykorzystaniem Pegasusa. Przepraszam, ale to trochę ręce opadają. No jak to? No przecież oni to wszystko słyszeliśmy, że to w ogóle skandal, że zmieniano treści, że te SMS-y to w ogóle były inne i że to po prostu tam Wąsik z Kamińskim osobiście zmieniali te SMS-y, żeby potem je ujawniać. No to się okazuje, że jednak nie. Straszna ta Rzeczpospolita. Chyba będzie musiał jakiś pułkownik Rympałek tam znowu wejść po prostu i zrobić porządek po jakiejś rozmowie na śmietniku. Dobrze, ale to nie o tym. Przepraszam, bo tak po prostu rzuciłem okiem i chciałem się z Państwem o poranku podzielić refleksją. Tam jest większy artykuł, to na stronie 4, dużo więcej, ja tylko przeczytałem zajawkę. Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Michał Rachoni. Jedziemy. Ciągle rozmawiamy o największej od lat manifestacji rolników. Strajk generalny, jaki odbył się w Warszawie, strajk generalny rolników w Warszawie, przyniósł łatwą do przewidzenia reakcję premiera Donalda Tuska. Jego zdaniem w Warszawie nie manifestowali najwyraźniej rolnicy, a chuligani, a skoro tak, to polski premier z chuliganami rozmawiał nie będzie. Ja nie będę rozmawiał z chuliganami, tylko będę rozmawiał z rolnikami. Słowa Donalda Tuska w tej sprawie wydają się być jasne. Premier próbuje wskazać, z kim zamierza rozmawiać i wydaje się to być oczywistym, że Donald Tusk nie zamierza rozmawiać z najstarszą polską organizacją reprezentującą rolników, Solidarnością Rolników Indywidualnych. Solidarność Rolnicza nie mamy zaproszenia jak na razie na spotkanie z panem premierem Tuskiem. A jeżeli chodzi o pozostałych rolników, czy jest pan w kontakcie z innymi? Jesteśmy w kontakcie z innymi organizacjami. Z tego, co słyszałem, to mają zaproszenie. Spotkanie z rolnikami, kolejne, ma odbyć się jutro, ale jak w trakcie wczorajszej konferencji prasowej stwierdził Donald Tusk,
to nie ma być żadna forma negocjacji, bo premier się na negocjacje nie umawia, a jedynie poinformowanie rolników o tym, co premier Donald Tusk zrobić zamierza. Choć od razu warto zaznaczyć, że sama forma tej wypowiedzi jedynie sugeruje, jak to zwykle u Donalda Tuska, że premier zamierza coś zrobić, bo jak dziś wiadomo, nie chodzi tu o działania samego premiera, bo po prostu nie ma w tej kwestii żadnych kompetencji, a o działania, o których już od jakiegoś czasu informuje komisja, czy komisarz Unii Europejskiej Janusz Wojciechowski. Oto co powiedział premier Donald Tusk. Bardzo proszę. Ja w sobotę nie umówiłem się z reprezentantami rolników na negocjacje. Obiecałem im, że poinformuję o działaniach, jakie podjęliśmy i o szansach na rezultaty tych działań. Oczywiście wszystkie salonowe media przyjaciół politycznych Donalda Tuska mówią, że w sobotę Donald Tusk będzie miał bardzo dobrą wiadomość w sprawie Zielonego Ładu. Rozmowy, które zorganizowane mają być w sobotę, choć naprawdę trudno w to uwierzyć. Państwo, którzy widzieli wczoraj nasz program, widzieli, jak dowiadywaliśmy się tego w pewnym sensie na żywo, czytając wywiad z Michałem Kodziejczakiem. Co prawda odbywają się, czy mają odbyć się bez organizacji, które zorganizowały wielką manifestację w Warszawie, to jednak na szczęście weźmie w nich udział kto inny. A jakże Michał Kołodziejczak, podwładny Donalda Tuska, który najwyraźniej jako minister rządu Donalda Tuska został mianowany na przywódcę strajku przeciwko Donaldowi Tuskowi przez samego Donalda Tuska. Oto cytat. Dlaczego premier nie spotkał się z rolnikami, tylko zrobi to w sobotę? I odpowiedź. Odpowiadam za organizację tego spotkania i odbieram codziennie dziesiątki telefonów od ludzi, którzy mówią, że chcą uczestniczyć w spotkaniu z premierem Tuskiem. Tworzymy grupę, która składa się ze strony rządowej i ze strony społecznej, która deleguje swoich przedstawicieli. I mówi to Michał Kołodziejczak, czyli wiceminister rolnictwa w rządzie Donalda Tuska, że to oni tworzą grupę, która będzie rozmawiała z Donaldem Tuskiem. Ciekawe, czy się dogadają. No nie wiem. W swojej nienachalnej inteligencji Michał Kołodziejczak po prostu informuje, że na polecenie Donalda Tuska to on tworzy grupę osób, z którymi premier ma prowadzić negocjacje. Była również wypowiedź wideo, bardzo proszę, na podobny temat. Polska wieś musi stworzyć swoich liderów, musi stworzyć reprezentację, która będzie się dała do rozmów, która będzie miała zaufanie innych. No i zrobię to ja, Michał Kołodziejczak, z list wyborczych Donalda Tuska i wtedy dogadamy się z Donaldem Tuskiem na pewno we wszystkich kwestiach. Z kolei w swojej bezczelności wczoraj premier odniósł się również do coraz bardziej oczywistych prowokacji, które uzasadnić miały użycie siły przeciwko rolnikom w centrum Warszawy. Donald Tusk na pytanie Michała Gwardyńskiego, naszego dziennikarza, stwierdził, że zdjęcia, które państwo widzieli, które widziały w internecie miliony Polaków, zdjęcia i ujęcia filmowe pokazujące oczywiste prowokacje i zachowania policji, to zdjęcia sprzed 5 i 20 lat. Znam te nagrania, o których pan mówi. Widziałem choćby dzisiaj w sieci kilkadziesiąt różnych zdjęć sprzed 20 lat, sprzed 5 lat. Które miałyby świadczyć o brutalności policji. Cóż, najwyraźniej wypowiedź premiera i zdjęcia wykonane dzień przed tą wypowiedzią trzeba pokazać jednocześnie, tak żeby nikt wątpliwości nie miał. To bardzo proszę. Polska policja, służba podległa MSWiA, rzucała w protestujących rolników kamieniami, tudzież kostką brukową. Widziałem choćby dzisiaj w sieci kilkadziesiąt różnych zdjęć sprzed 20 lat, sprzed 5 lat, które miałyby świadczyć o brutalności policji.
O zachowanie służb podległych premierowi i ministrowi spraw wewnętrznych wczoraj nasz reporter Adrian Borecki pytał w Sejmie, a także w Komendzie Stołecznej Policji. Posłowie najwyraźniej zajęci byli czymś innym, bo wyglądało tak. Tak powinna się zachowywać policja? Że pana stawia mi pytanie z tezą. Nie, ja pytam, jak pani ocenia to zachowanie? Czy tak powinna się zachowywać policja? Proszę pana, ja nie wiem, czy to jest fragment czegoś niepoczęty. Proszę, nie, to jest nagranie. Tutaj kolejne. Nie wiem, proszę pana, ja wcześniej ciężko pracowałam i nie obserwowałam tego osobiście. Nie, myślałem, że wszyscy oglądali zdjęcia sprzed 5 i 20 lat, ale okazuje się, że tylko... że to tylko premier, a akurat tych zdjęć z dnia wcześniejszego w ramach tych raportów służb, na które powoływał się pan premier, to nie dostawał. Czyli pan premier, krótko mówiąc, dostał informacje od służb o tym, jak wyglądały znajdowane w internecie zdjęcia sprzed 5 i 20 lat, ale o tym, co wydarzyło się dzień wcześniej i co robili jego podwładni, nie, o tym nikt go nie informował, bo przecież to nie jest nic interesującego. No przecież Donald Tusk jest z zawodu historykiem, z wykształcenia, przepraszam, więc no, sprawy historyczne interesują go przede wszystkim. No, a ponieważ też jest politykiem, no to nie taka historia tam zamieszkła, że tam, nie wiem, Mieszko I czy coś takiego. Nie, nie, taka historia, powiedzmy, no, świeża, najnowsza historia polityczna od 5 do 20 lat. To są rzeczy, które go interesują. No właśnie, tak na przykład... między latami 2007 a 2015 to już nie bardzo. Natomiast na pytanie nurtujące internautów o tożsamość osób sfotografowanych na proteście, które przejawiać miały duże zainteresowanie kostką brukową, Adrian Borecki uzyskał taką odpowiedź. Bardzo proszę. Z której komendy są ci funkcjonariusze? Że jest nieprawdą to, co widzimy i czytamy w mediach, że ci policjanci to są policjanci służby kryminalnej z KRP 1, czyli ze Śródmieścia. No i pytanie się rodzi, czy to w ogóle są policjanci. No właśnie, czyli takiej gwarancji nie ma, że to nie są policjanci. Ale też nie możemy zakładać, że są. Ta osoba wcześniej rzucała w policjantów jajkami, kierowała w stosunku do niej wulgaryzmy. My nie wiedzieliśmy, w jaki sposób może się zachować, więc no, interwencja musi być zawsze przeprowadzona sprawnie i szybko. Zachowania policji nie były najwyraźniej dużym zaskoczeniem dla Marcina Kierwińskiego, który już dzień wcześniej w swoich wywiadach zupełnie jasno sugerował, że policja może używać w trakcie manifestacji siły, no bo przecież... bardzo proszę. W Warszawie jest zakaz jeżdżenia traktorami, wjazdu traktorów na teren centrum, więc policja będzie... przestrzegać prawa. Z tego co wiem, zabroniono blokady dwóch ulic, wału Międzeszyńskiego i Traktu Lubelskiego. Miasto Stołeczne Warszawa zabroniła to organizatorom protestu. Organizatorzy odwołali się do sądu i w pierwszej instancji przegrali, więc w tej sprawie wszystko jest jasne. Policja będzie przestrzegać prawa. No i wszystko jest jasne. Proszę sobie wyobrazić, że nie pomylił się pan minister. Te nagrania zna już bardzo dobrze cała Polska. Oczywiście rzuty kamieniem czy jakimkolwiek innym przedmiotem w stronę manifestujących nie mieści się w żadnej procedurze opisanej prawem. To jest chyba jasne dla wszystkich, jednak chyba najciekawszym pytaniem jest to, skąd w ogóle kostka brukowa znalazła się w takich ilościach w miejscu, gdzie planowana była manifestacja, którą przecież ktoś przygotowywał, ktoś zabezpieczał, ktoś obserwował to miejsce. No, jak widzimy, jak słyszeliśmy, prowadzone były dość szeroko zakrojone działania z tym związane. Pytali o to politycy Prawa i Sprawiedliwości w trakcie swojej interwencji poselskiej i konferencji prasowych, które odbywały się wczoraj. Mówił o tym m.in. Przemysław Czarnek. To była prowokacja i to była prowokacja sterowana ze strony rządowej. Co do tego nie mam najmniejszej wątpliwości. Nigdy za czasów Prawa i Sprawiedliwości nie było tak, żeby przygotowane były kubki kostki brukowej na terenie Sejmu przy samochodach policyjnych po to, żeby ktoś tą kostką brukową rzucał w protestujących. W całej tej historii umyka sprawa zupełnie fundamentalna. Polityka Zielonego Ładu jest krok po kroku
wprowadzana. Premier Tusk jednoznacznie mówił, że nie widzi możliwości wyrzucenia jej do śmietnika. Na konferencji prasowej powiedział to tak. Postulaty, które brzmią precz z Zielonym Ładem, zablokować Ukrainę, są dla mnie nie do zaakceptowania. A z tego zupełnie jasno wynika, że przed nami nie tylko kolejne manifestacje i protesty rolników, ale również kolejne koszty kolejnych grup społecznych związane z realizacją agendy politycznej, którą dyktuje niemiecki zarząd Unii Europejskiej. Zielony Ład, za który rachunki ostatecznie płacić mają zwykli mieszkańcy wszystkich europejskich państw, w tym Polski. A uśmiechnięci specjaliści z Departamentu Kostki Brukowej po prostu będą przez najbliższe miesiące i lata na wszelkie możliwe sposoby przekonywać nas, że podwyżki podatków, podwyżki rachunków, kary za niedostosowanie domów do standardów zeroemisyjności, obniżenie standardu życia, to jest po prostu nasz wielki obowiązek. A jeśli nie będziemy chcieli tego obowiązku przyjąć na klatę, to pan Tusk ze swoimi rympałkami wytłumaczy nam wszystkim, że po prostu jesteśmy zwykłymi chuliganami. I między innymi o tym porozmawiamy w moim programie. Michał Rachoń, jedziemy.